Chiny rozpoczęły kolejny program produkcji paliw syntetycznych na dużą skalę. Są w podobnej sytuacji jak Japonia i Niemcy w przededniu II wojny światowej. Rurociągi i szlaki kolejowe z Kazachstanu i Rosji mają zbyt małą przepustowość. Chiny są również uzależnione od zakupu żywności za granicą. Nie są samowystarczalne również w tym obszarze. W przypadku blokady morskiej nie posuną się poza wyspy i archipelagi Morza Chińskiego, wschodniego, południowego czy żółtego. Wylądują na wyspie i na tym koniec. Zostaną odcięci od transportu morskiego i zapadną się gospodarczo. We wrześniu 2011 roku państwowy koncert Shenhua poinformował o rentownej eksploatacji instalacji CTL. Łączna produkcja paliwa płynnego w tym okresie wyniosła 470 tysięcy ton, a koszt stanowił równowartość 60 dolarów za baryłkę ropy naftowej.